Witam Państwa na konferencji pomeczowej. Gospodarstwo Zagorze, Warta Poznań 0-1. Jest z nami trener gości, Piotr Koczarek. Panie trenerze, prosimy o podsumowanie się. Dzień dobry. Zrealizowaliśmy cel, więc z tego się bardzo cieszymy. Wygraliśmy zasłużenie, stworzyliśmy 3 bardzo dobre sytuacje do tego, żeby mecz wygrać. Przeciwnik jedną, może 2 takie klarowne, gdzie zakotłowało się w naszym polu karnym, szczególnie tutaj w końcówce spotkania. Także spełniliśmy założenia. Tak jak mówię, mecz mieliśmy pod kontrolą, może posiadanie piłki nie było wyższe od zespołu gospodarzy, ale sytuacje bramkowe na pewno mieliśmy klarowniejsze i były bardzo dogodne do tego, żeby mecz wygrać. Sytuacja zdrowotna może jest jednym takim gdzieś minusem, bo troszeczkę jesteśmy poobijani, ale też tutaj chłopacy dali z siebie maksa, bardzo mocno naciskali przeciwnika, nikt nie odstawiał nogi, zespół walczył jeden za drugiego, więc takie sytuacje się zdarzają, więc teraz spokojnie podchodzimy do kolejnego meczu, bo musimy się przygotować. W piątek bardzo trudny mecz wyjazdowy i kolejna okazja, żeby zdobywać punkty, które są nam bardzo potrzebne. Nie, wszystko jest zaplanowane, wszystko jest wytrenowane, analizujemy to, co robi przeciwnik, to, co możemy wykorzystać w meczu, jakie są silne i słabe strony przeciwnika. Te słabe chcemy oczywiście wykorzystać, te silne też ograniczyć w miarę możliwości, także stałe fragmenty to jest temat, nad którym pracujemy i cieszymy się, że zdobywamy i wygrywamy mecz właśnie po stałym fragmencie. W pierwszej połowie także wykonaliśmy bardzo podobnie stały fragment, zdobyliśmy bramkę, tam niuanse zdecydowały o tym, że nie została uznana, ale stałe fragmenty jest to element gry, gdzie myślę, że mamy duży wpływ na to, co robimy, co zaplanujemy, bo to można w większości zaplanować, więc na te momenty meczu, na które mamy wpływ, bardzo duży nacisk kładziemy, żeby były maksymalnie zaplanowane, więc to wszystko było wytrenowane i zaplanowane, także każdy wypełnił swoje zadanie przy stałym fragmencie, każdy ma małe zadanie i to zaowocowało golem. My mamy swoje założenia, oczywiście, chcemy je realizować, ale jest jeszcze jeden czynnik, przeciwnik, który też ma swoje założenia i też walczy o to, żeby zdobyć 3 punkty i żeby mecz wygrać. W pierwszej połowie mecz był bardziej otwarty, było troszeczkę więcej miejsca, więc gra była bardziej wyrównana. W drugiej połowie, szczególnie po zdobyciu przez nas bramki, no to jest normalna sytuacja, że przeciwnik chce odrabiać straty, że wprowadza ofensywne zmiany i tak też zrobił zespół Kotwicy, gdzie mecz gospodarze kończyli z jeszcze jednym klasycznym napastnikiem w polu karnym, więc siłą rzeczy są to momenty, że będziemy optycznie jeszcze mniej przy piłce, ale to można też kontrolować i z tego też, to tak jak w piłce jest, że no kij ma zawsze 2 końce, jeżeli na coś się stawia, to na jeden element, to na pewno w drugim elemencie innym mogą być możliwości, czyli tutaj na pewno były możliwości do tego, żeby jeszcze wyprowadzić atak szybki i żeby zamknąć mecz bramką na 2-0. Byliśmy tego blisko, zabrakło 1-2 dokładnych podań, 2 dokładnych rozwiązań tutaj w tej strefie średniej boiska, żeby mecz zakończyć i żebyśmy spokojnie dograli te zawody do ostatniego gwizdka. Także tak jak mówię, no, tutaj duży wpływ ma też na to, co się dzieje na boisku przeciwnik i to, co on chce robić. My chcieliśmy być aktywni cały mecz, byliśmy aktywni, uważam, że naciskaliśmy na przeciwnika i w pierwszej, i w drugiej połowie wypełnialiśmy swoje zadania i w ataku, i w obronie, gdzie chcieliśmy być bardzo aktywni, gdzie chcieliśmy naciskać i to realizowaliśmy. Dziękuję bardzo.
Czy wiedzieliśmy, jak mniej więcej gra Warta Poznań, szczególnie na wyjazdach? Jest to zespół, który szybko po stracie piłki wraca na swoją połowę, grają kompaktowo. Prawdą jest i to, żeśmy widzieli w pierwszej połowie i w drugiej połowie, że mecz był raczej zamknięty, można tak powiedzieć. Z większą naszym posiadaniem piłki uważam, że patrząc z przebiegu meczu i wracając do meczów ostatnich, czyli z Ruchem, z Miedzią i z Łęczną, te zespoły, mówię, grały bardziej otwarty futbol i na pewno mogliśmy sobie kreować sytuację. Wiemy, że będziemy się spotykać z takimi meczami u nas, ze względu na to, że do tego meczu, i mam nadzieję, że będzie tak w przyszłości w tych meczach, te zespoły wiedzą, że mimo, że jesteśmy Beniaminkiem, nie mogą grać z nami otwartej piłki za bardzo. Co jeszcze? Przede wszystkim to, że mecz, uważam, mógł się zakończyć wynikiem 0-0, bo myślę, że nikt nie miał takich klarownych sytuacji. Nie sądzę i wiem, że każdy trener dorabia ideologię i poprzez jeszcze korzystny wynik, tak jak to miało miejsce na Ruchu czy dzisiaj, uważa, że jego zespół zasłużył na zwycięstwo, tak jak ja mówię, no, na Ruchu Ruch nie zasłużył na zwycięstwo i dzisiaj tak samo, z tego co słyszałem. Także bądźmy obiektywni i nie dorabiajmy rzeczy, które nie miały miejsca na boisku. Także płacimy, powiedziałbym, może nie jako zespół, jako całość, tracimy bramki, których mogliśmy uniknąć czy na Ruchu, czy na Miedzi, gdzie prowadziliśmy. Na Ruchu mogło się też różnie skończyć. Dzisiaj jest podobna sytuacja, bo tak naprawdę nie pamiętam, żeby Marek miał jakąś taką, powiedziałbym, interwencję jakąś znaczącą, żeby nas uchronić od porażki. Także boli to, nie ma co ukrywać, bo można też powiedzieć, że liczy się tylko zwycięstwo, ale punkt do punktu na koniec rozrachunku dla tych zespołów, które grają o awans czy grają o utrzymanie, nieraz jest decydujący. Także uważam, że nie było to jakieś porywające widowisko, bo tak trzeba powiedzieć, ale moi zawodnicy na pewno nie zasłużyli na porażkę. I tak się zawsze biłem z myślami, czy co mówić na konferencji, ale to troszeczkę idziemy za daleko, bo nieraz jak się słyszy innych trenerów, to po meczach szczególnie wygranych, to tak jakby grali między sobą dwie drużyny, powiedziałbym, z tego samego zespołu. Także bądźmy bardziej, powiedziałbym, obiektywni i rzetelni w swoich wypowiedziach pomeczowych. Tyle. Ja mam pytanie. Filip Borowski, mistrzowie Polski. Panie trenerze, moje pytanie dotyczy faz przejściowych, dlatego że wydaje mi się, że często po prostu w tych fazach przejściowych wy jeszcze nie byliście gotowi, czy to z przejścia z ataku do obrony, czy to z przejścia z obrony do ataku, a Warta Poznań już na was czekała, już była przygotowana. Czy uważa pan, że tutaj coś w tym elemencie nie zadziałało? Znaczy, uważam, że ta druga połowa dużo lepsza była w naszym wykonaniu. Szybciej żeśmy, szczególnie z tej fazy defensywnej do fazy ofensywnej, grali w boczne sektory. Nasi obrońcy grali wyżej, co powodowało obniżenie wahadłowych i w mniejszym stopniu presowanie naszego zespołu.
Te sytuacje, które sobie stworzył, dwie może nieklarowne, no, w ostatnich 4-5 minutach, no to wiadomo, że mogliśmy troszeczkę się zachować inaczej, szczególnie nie grać z pierwszej piłki, tylko na dwa kontakty. Z tego wynikały dwie, trzy kontry, ale to nie były takie kontry, powiedziałbym, żebyśmy zostawiali 2-1 czy 3-1. Nie robiliśmy nawet przy stanie 1-0, bo to w każdej minucie można i każdej sekundzie można wyrównać wynik spotkania. Uważam, że powinniśmy przede wszystkim szybciej, to co już powiedziałem, grać w te boczne sektory, bo tam było na najwięcej wolnego miejsca. I oczywiście nie zawsze te wybory były adekwatne do danej sytuacji. Dziękuję. Drugie jeszcze moje pytanie dotyczy morale zespołu i tego, czy wpływa na nie trudna sytuacja finansowa. Znaczy, powiem tak, no skłamałbym, gdyby to nie wpływało, to już nie chodzi tylko o nasz zespół. Na pewno z tyłu głowy gdzieś to tam siedzi zawodnikom, ale ta sytuacja, powiedziałbym, do końca tak nie wpływa. Na pewno są jakieś symptomy, powiedziałbym, może lekkiego, powiedziałbym, zwątpienia, ale nie ma podstaw, bo my żeśmy się dobrze prezentowali we wcześniejszych meczach i dzisiaj też uważam, bo żeśmy na tyle, ile mogli, żeśmy starali się strzelić pierwszą bramkę, a później tą wyrównującą. Także nie można powiedzieć, że my w momencie, kiedy zaczynają się schody, spuszczamy głowę i mówimy sobie, no ale po co i za co, tak? Także nie jest to komfortowa sytuacja dla wszystkich, dla zawodników, dla klubów, ale uważam, że trzeba się z tym skonfrontować. Klub i właściciel robi wszystko, żeby to spiąć. Zawodnicy wiedzą o tym, a na 20 parę osób w szatni zawsze coś nie do końca się układa tak jak powinno być, ale myślę, że tutaj nie szukajmy drugiego dna i tym bardziej, że najlepszym dowodem są nasza postawa w tych wcześniejszych meczach i nawet ta świeża sprawa, która wypłynęła ostatnimi dniami w klubie, też dzisiaj. Oczywiście to, co mówię, jeżeli chodzi, to co powiedziałem wcześniej, co chodzi o trenerów, to też nie na innych zespołów, to też nie róbmy z tego, powiedziałbym, jakieś takiego alibi czy usprawiedliwienia, bo nawet nie ma powodu, żeby robić, tak? Bo my żeśmy nie wywiesili białej flagi dzisiaj na boisku, żeby udokumentować naszą sytuację. Dziękuję. Dziękuję.